Dzień dobry, moi drodzy, witajcie w nowym filmiku. Temat, który dzisiaj podejmiemy, to jak już widzicie po tytule silikon. Zdecydowałam się podjąć wreszcie ten temat i wam tutaj o silikonach opowiedzieć, ponieważ no niestety prawda jest taka, że od wielu, wielu lat w internecie krążą ogromne mity na ich temat. Silikony nabawiły się, zaliczamy tak naprawdę do grupy tych substancji kontrowersyjnych, a jak wiecie, kontrowersja bardzo dobrze się sprzedaje. Co ciekawe, w ostatnim czasie pojawiły się nowe teorie na temat silikonów, które kompletnie nie są poparte żadną wiedzą, nie są poparte badaniami i literaturą naukową. Natomiast ja, przygotowując się dzisiaj do tego dzisiejszego filmu, naprawdę sięgnęłam do tylu źródeł, że sama byłam zdziwiona, ile literatury naukowej, ile badań, ile opracowań, materiałów takich medycznych i nie tylko naukowych jest w internecie, do których można dotrzeć i dzięki którym możemy zdobyć naprawdę ogromną wiedzę od ludzi, którzy są mądrzejsi od nas, którzy pracują na takich substancjach, zgłębiają ich tajniki, poświęcają na to czas, między innymi również na kosmetyki, a my, jeśli chcemy być świadomymi konsumentami, to właśnie taką wiedzę powinniśmy zdobywać. Dlatego też mam nadzieję, że uda mi się to opublikować wszystko, o czym dzisiaj mówię, czyli te źródła, z których korzystałam, w opisie do tego dzisiejszego filmu i sami zobaczcie, ile tego jest, a tak naprawdę to będzie tylko namiastka tego, co można znaleźć w internecie, właśnie tych wiarygodnych źródeł. Dlatego słuchajcie, koniec z tymi mitami, koniec z powielaniem jakichkolwiek dziwnych historii, tak zwanej nowej chemii, tworzenia w ogóle teorii, które nie mają w niczym poparcia. Zacznijmy korzystać z kosmetyków świadomie, ale też substancji, które się w nich znajdują. No to zabieramy się za temat silikonów i mam nadzieję, że tym właśnie tematem rozwieję wasze wątpliwości. A chciałam również dodać jeszcze bardzo ważną kwestię. Otóż poprosiłam was o to, żebyście zadawali mi pytania dotyczące silikonów. Część z was pisała do mnie w wiadomościach prywatnych na Instagramie, część z was napisała do mnie maile, ale też pojawiły się oczywiście pytania w karcie społeczność, które możecie sobie bez problemu rozwinąć, zobaczyć co i jak. No i dzisiaj postaram się rozwiać wszystkie wasze wątpliwości. Będę odpowiadać na te pytania również w trakcie filmu, także przygotujcie sobie coś do pisania, róbcie sobie pauzy, screeny, notujcie wszystko, bo będzie tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Pierwsza najważniejsza sprawa, co to w ogóle są silikony, moi drodzy? Silikony, które znajdziemy w kosmetykach pielęgnacyjnych, kosmetykach do pielęgnacji włosów, w kosmetykach kolorowych. Otóż, moi drodzy, silikony, żeby wszyscy zrozumieli, o co chodzi. Są to polimery. Polimery, o których już wspominałam przy okazji filmu z mikroplastikiem, wspominałam o nich również w innych moich filmach, już w tej playliście, czyli cała prawda o kosmetykach, także zapraszam was do sprawdzenia tych wcześniejszych filmików, ale no właśnie. Polimery, które są zbudowane ze szkieletu składającego się z atomów krzemu oraz atomów tlenu. Otrzymujemy je oczywiście przez syntezę chemiczną i słuchajcie, co jest bardzo, bardzo ciekawe, to pierwszy krem na rynku polskim, który zawierał właśnie silikony w składzie, został wprowadzony w 1963 roku i był to krem do rąk. Także widzicie, silikony istnieją na polskim rynku już od naprawdę wielu, wielu lat. Silikony możemy podzielić ze względu na swoją budowę ich cząsteczki, ale również ze względu na ich rozpuszczalność i tak zwaną też zmywalność. Najpierw skupmy się właśnie na tej budowie cząsteczki silikonów i temu podziałowi, który jest, można by powiedzieć, najważniejszy. Czyli tak, mamy silikony lotne. Jak sama nazwa wskazuje, są to silikony, które się ulatniają z naszej skóry lub też z powierzchni, na której zostały zastosowane. I to są takie silikony, które utrzymują się przez jakiś czas
na powierzchni skóry czy na powierzchni włosa, a w przeciągu też odpowiedniego czasu, w zależności od tego, jaki był zastosowany ten nośnik, one się po prostu ulatniają, odparowywują. I są to takie substancje, których nie musimy się kompletnie obawiać, ponieważ one działają w pewien sposób w kosmetyku, działają w pewien sposób na naszą skórę, ale nie mamy problemu z ich usunięciem, ponieważ, no właśnie, one po prostu odparowywują. To, co jest bardzo ciekawe, to silikony lotne charakteryzują się niskim ciepłem parowania, dzięki czemu można nimi zastąpić alkohole w kosmetykach. Są one stosowane przede wszystkim w preparatach do pielęgnacji skóry i zapewniają im lekką konsystencję, niską lepkość oraz szybkie rozprowadzenie. Nie wchodzą absolutnie w reakcje z innymi składnikami aktywnymi. Zapewniają na skórze delikatny film ochronny i nie są komedogenne. Czyli widzicie, padło takie pytanie gdzieś tam wśród tych waszych pytań, czy silikony mogą wchodzić w reakcję z innymi substancjami aktywnymi. Jeśli chodzi o silikony lotne, absolutnie nie ma z tym żadnego problemu. One będą tworzyły na skórze delikatny film, który po pewnym czasie będzie po prostu znikał. I dzięki zastosowaniu silikonów lotnych mamy fajną konsystencję, przyjemną konsystencję, ładnie się ona rozprowadza na naszej skórze i też daje nam komfort stosowania takiego kosmetyku. Kolejna grupa silikonów to oczywiście oleje silikonowe. I tutaj już mamy ciecze, czyli mamy nielotne ciecze o różnej gęstości. One znowu na skórze tworzą nietłusty film. Są odporne na wysoką temperaturę, bakterie czy też grzyby. Poprawiają sensorykę kosmetyku, są zmywalne ze skóry za pomocą mleczka, płynu micelarnego lub też płynu dwufazowego i również są to substancje niekomedogenne. Czyli mamy tutaj już inną grupę substancji, które tworzą na naszej skórze film, podobnie jak silikony lotne, o nieco innej strukturze, ale są to takie substancje, które bardzo łatwo z naszej skóry również zmyć. Czyli stosujemy tutaj, tak jak wspomniałam wcześniej, płyn micelarny, jakieś mleczko czy też płyn dwufazowy. Ale musicie pamiętać o pewnej ważnej sprawie. Otóż zawsze po zastosowaniu tego typu preparatów myjących, jakichś lżejszych detergentów czy też mocniejszych detergentów, pamiętajcie, żeby skórę domyć. Jeszcze będziemy o tym rozmawiać przy kwestii komedogenności i aknegenności silikonów, ale na razie, żebyście wiedzieli, że jeżeli znajdziecie w składzie danego kosmetyku olej silikonowy, to musicie pamiętać o tym, że w porównaniu do silikonu lotnego, taką substancję można zmyć bez żadnych problemów z naszej skóry przy pomocy jakichś lżejszych detergentów. Lecimy dalej i mamy kolejną grupę silikonów, a są to między innymi aminosilikony. Czyli są to takie silikony, które w łańcuchu posiadają dodatkowo atom azotu. Są one stosowane głównie w preparatach do włosów, ze względu na ich doskonałe powinowactwo do powierzchni włosa, czyli bardzo dobrze się przyklejają do tej powierzchni włosa, wypełniają ją, przez co też dają taki efekt gładkości naszego włosa. Musicie jednak pamiętać o tym, że jeżeli chodzi o aminosilikony, są to takie substancje, które niestety mają tendencję do nadbudowywania się, czyli trzeba wiedzieć o tym, jak te substancje usuwać z naszej skóry, doczyszczać z włosów, bo oczywiście stosując na przykład jakąś odżywkę, no musimy zakładać, że gdzieś ta odżywka też na naszej skórze głowy się może, gdzieś może pozostać, więc mogą tam pozostać również te właśnie silikony, jak również na końcówkach naszych włosów, a jeżeli silikony będą się nadbudowywały i będzie ich coraz więcej, to efekt wtedy mamy odwrotny na włosach, czyli może być to przesuszenie, może być łamanie się końcówek, ale słuchajcie, ja nie jestem ekspertem, jeśli chodzi o pielęgnację włosów i w tej kwestii powinny się już wypowiedzieć osoby, które doskonale znają się na tym, jak pielęgnować włosy, jak usuwać preparaty z silikonem z naszych włosów, jak też często je stosować, więc tutaj moja prośba do was, żebyście się konkretnie skierowali do takich osób, jeśli chcecie uzyskać właśnie tego typu informacje. Ja mogę powiedzieć, jak to wygląda ze względu na skórę, na usuwanie silikonów ze skóry, z preparatów pielęgnujących, a włosy, to tak jak mówię, to już nie jest moja działka, coś tam na ten temat wiem, natomiast bardzo was proszę, że jeśli macie pytania w tej kwestii, zgłoście się do osoby, która naprawdę zna się na włosach.
I ostatnia tak naprawdę grupa silikonów, która można by było powiedzieć, że jest najprzyjemniejsza i najłagodniejsza dla nas, są to glikole silikonowe. I co one nam dają? Słuchajcie, glikole silikonowe są to substancje, które rozpuszczają się w wodzie i w alkoholach. Są bardzo łagodne, zastosowane są głównie w środkach myjących. Co ciekawe, zastosowane właśnie w tych środkach myjących, według badań, które się pojawiły, zmniejszają podrażnienia. Więc jeśli na przykład stosujecie preparat do oczyszczania skóry twarzy i on gdzieś, oczyszczacie nim również na przykład skórę waszych oczu, to taki preparat z tego typu silikonami będzie zdecydowanie łagodniejszy dla waszych oczu wrażliwych, podrażnionych, niż preparat, który może ich nie zawierać. To jest bardzo ciekawa sprawa i przypominam, że w opisie do dzisiejszego filmu macie linki do tych też badań. Tam możecie sobie na ten temat poczytać. Także widzicie, mamy też glikole silikonowe, które rozpuszczają się w wodzie, więc nie musimy się absolutnie obawiać o to, że będziemy mieli problem ze zmyciem ich z naszej skóry, bo już sama woda czy też inne alkohole zawarte w preparatach myjących po prostu zwyczajnie je rozpuszczą. No dobrze, to teraz już wiecie, jaki jest ten główny podział silikonów, jak możemy je usuwać z naszej skóry, ale też z włosów. No to teraz przejdziemy do kolejnej kwestii, a mianowicie do tego, gdzie stosuje się głównie silikony, w jakich preparatach i po co tak naprawdę. No i uwaga! Jeśli chodzi o silikony zastosowane w preparatach do pielęgnacji włosów, co one nam dają? One przede wszystkim ułatwiają rozczesywanie, nadają włosom połysk, miękkość, puszystość, dają też efekt antyelektrostatyczny i chronią nasze włosy przed puszeniem. Tak jak powiedziałam, ja nie jestem ekspertem od pielęgnacji włosów, natomiast badania i prace naukowe potwierdzają, że po prostu silikony dodane do produktów pielęgnacyjnych mają takie działanie. I mogę się założyć, że jeśli kiedykolwiek stosowałyście na przykład odżywki do włosów z silikonami, a przeszłyście na odżywki bez silikonów naturalne, to na pewno zauważyłyście różnicę w jakości waszych włosów. I powiem wam osobiście, że jeżeli o mnie chodzi, to ja nie wyobrażam sobie pielęgnacji moich włosów bez produktów z silikonami. Próbowałam naprawdę wszystkiego, ale za każdym razem mam problem z rozczesywaniem przy takich kosmetykach naturalnych. Mam problem z tym, że włosy stają się takie szorstkie, że się puszą. A kiedy stosuję silikony, oczywiście z głową, bo też wiem, jak używać takie produkty z silikonami, jak je zmywać, jak często po nie sięgać w przypadku moich włosów, to widzę, że jest jakiś efekt i często też od was dostaję komplementy, że moje włosy błyszczą, że mają właśnie fajny blask, że są zadbane, no to na pewno jest efekt stosowania dobrej pielęgnacji, ale też to, że ja po prostu tych silikonów w produktach pielęgnacyjnych do włosów kompletnie się nie boję. No dobrze, a co nam daje tak naprawdę zastosowanie silikonów w produktach pielęgnacyjnych do skóry? I uwaga, silikony zastosowane w kosmetykach do pielęgnacji skóry poprawiają jej nawilżenie. Co jest ciekawe, hamują utratę wody z naskórka, czyli po prostu tworzą ten film na naszej skórze, przez co też ta woda z naszego naskórka nie ucieka tak szybko. Chronią ten nasz naskórek, chronią to przed tą nadmierną ucieczką wody, ale też z drugiej strony chronią naszą skórę przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych. Co jest bardzo ciekawe, to silikony poprawiają również wchłanianie przez skórę substancji aktywnych. Zaraz do tego przejdziemy i mogą nawet dwukrotnie zwiększać wzrost wartości SPF. Najpierw zatrzymam się przy tej drugiej części, czyli przy tej wartości SPF. Bardzo często piszecie do mnie, że w preparatach, właśnie filtrach z SPF, filtrach zwłaszcza chemicznych, występują silikony. Najczęściej są to silikony lotne, które pojawiają się w składzie gdzieś na samym początku. Dlaczego producenci stosują te silikony? No właśnie, bo udowodniono, że połączenie tych silikonów z substancjami promieniochronnymi wzmacnia nawet dwukrotnie ich działanie, ten współczynnik wzrostu SPF. Czyli jest to naprawdę bardzo dobre połączenie i wcale nie powinniśmy się tego obawiać.
Ja rozumiem, że są zwolennicy pielęgnacji naturalnej i są takie osoby, które wolą jednak stosować filtry fizyczne z bardzo różnych względów. I to jest wasza osobista sprawa. Natomiast musicie pamiętać o tym, jest to udowodnione w badaniach i w pracach naukowych, że w filtrach chemicznych, jeśli znajdziecie lotne silikony i nie tylko, to możecie mieć gdzieś tam z tyłu głowy, że bardzo dobrze, że producent je zastosował, bo dzięki temu mamy wzrost tej naszej ochrony SPF. No i teraz przejdźmy jeszcze do jednej kwestii, którą poruszyłam, czyli właśnie to przenikanie przez skórę. Pojawiła się w jakimś ostatnim czasie też pewna teoria, że silikony zastosowane w kosmetykach dają nam tę powłokę, taką właśnie wygładzenia tej naszej skóry, ale z drugiej strony nie przepuszczają działania substancji aktywnych, nie przepuszczają też tlenu, nie przepuszczają wody, no w ogóle to jest jakieś badziewie, syf i nie wiadomo co tam jeszcze. Ale moi drodzy, to, co jest najciekawsze w tym wszystkim i pewnie wy o tym nawet nie wiecie, to jest to, że silikony to są uznane od wielu, wielu lat promotory przenikania substancji aktywnych. To dzięki nim substancje aktywne zawarte w kosmetykach dostają się do naszej skóry głębiej. Więc jest to w ogóle zaprzeczenie tej teorii, która w ostatnim czasie krąży gdzieś w internecie, że w ogóle te silikony są B, bo słuchajcie, udowadniają to badania. Mamy naukę, która nam mówi o tym, że silikony zastosowane w kosmetykach są promotorami przenikania. Ja na temat promotorów przenikania wypowiadałam się w oddzielnym filmie, który gdzieś wam się tutaj pojawi i tam możecie dowiedzieć się, o co tak naprawdę chodzi z tymi promotorami przenikania. A silikony między innymi przez to, że tworzą na naszej skórze właśnie ten film, tą taką powłoczkę, sprawiają, że te substancje aktywne dostają się głębiej do naszej skóry, czyli zwiększają przepuszczalność naszej skóry. A właśnie to, co jest najbardziej ciekawe, to musicie pamiętać o tym, że idealny promotor przenikania to jest taka substancja, która jest nietoksyczna, niealergizująca, nie powoduje podrażnień naszej skóry, nie wchodzi w jakieś działania z innymi substancjami aktywnymi, nie zaburza działania tych substancji aktywnych i też nie ma żadnego działania farmakologicznego. I silikony właśnie takie są. Silikony są bardzo dobrze przebadane, wiemy, że są dla nas bezpieczne, ale wiemy też, że są bezpieczne dla środowiska ze względu między innymi właśnie na ich budowę, na ich działanie. Wiemy, że są bezpieczne dla naszej skóry, absolutnie nie przedostają się do naszego organizmu przez skórę, żeby jakoś tam na ten organizm źle wpływać. A nawet jeśli, to poczytajcie sobie z ciekawości, jakie znaczenie dla naszego organizmu ma krzem? A tak jak wspomniałam na samym początku, są to polimery zbudowane właśnie między innymi z atomów krzemu i tlenu. Także widzicie, silikony to nie są substancje, które są tak bardzo źle wysławione, wychwalane w odwrotną stronę. Ale czekajcie, to jeszcze nie koniec. Idziemy dalej, jeśli chodzi o silikony. Skoro dzisiaj omawiamy temat silikonów, to musimy poruszyć jeszcze jeden bardzo ważny temat, a mianowicie coś, co pojawiło się na naszym rynku i nie tylko w ogóle na rynku kosmetycznym już jakiś czas temu i podobno przywędrowało do nas z Japonii. Tego niestety nie udało mi się na 100% ustalić, czy rzeczywiście tak jest. A mowa tutaj o crosspolimerach, tak, silikonowych. Bardzo ciekawa nazwa. A założę się, że większość z was, przeglądając składy kosmetyków, zauważyło, że w tych kosmetykach coraz częściej pojawiają się takie substancje, które mają końcówkę crosspolimer. I niestety, ale od jakiegoś czasu też pojawiają się takie teorie, że są to substancje, które są na przykład mikroplastikiem. O mikroplastiku też już wam opowiadałam i też mówiłam wam o tym, jak ważne jest to, żeby wiedzieć, jaka jest cząsteczka danej substancji i że nie każdy polimer jest to mikroplastik. Wspominałam wam o tym, jaka jest przede wszystkim definicja mikroplastiku podana przez najważniejsze organizacje, które tą kwestią się zajmują. I crosspolimery silikonowe
Mamy w różnej postaci. Mamy w postaci żelów, mamy w postaci proszków, mamy w postaci również emulsji, ale również surfaktantów. Stosuje się je w kosmetykach jako zagęstniki w formułach opartych na silikonach. Są one, uwaga, kompatybilne z substancjami aktywnymi takimi jak zapachy, filtry UV czy również witaminy, moi drodzy. Stosuje się je w kosmetykach kolorowych i tam najczęściej znajdziecie je w składach, ale również w preparatach pielęgnacyjnych takich jak kremy i lotiony, w antyperspirantach czy w kosmetykach do włosów. Co jest bardzo ważne, to to, że krospolimery silikonowe są to mieszaniny elastomerów silikonowych z olejem silikonowym, który jest rozcieńczalnikiem. I bardzo często, jeśli chodzi o nazwy właśnie tych krospolimerów silikonowych, znajdziecie w nim takie nazwy jak dimetikon czy cyklopentosiloksan. Bardzo, bardzo często. Czyli możecie gdzieś tam w INSI przeczytać, że mamy dimetikon, coś tam, krospolimer. Albo właśnie gdzieś tam ten cyklosiloksan, cyklopentosiloksan. I to też Wam powinno dać do myślenia, że jeśli nie znacie takiej substancji, a macie gdzieś tam ten przydomek krospolimer, to może się okazać, że jest to właśnie krospolimer silikonowy. Czyli absolutnie nie jest to żaden mikroplastik. Jest to zagęstnik, jest to substancja, która bardzo często pojawia się w kosmetykach kolorowych, ale również właśnie w kosmetykach pielęgnacyjnych, ponieważ ma ona dla nich jakieś znaczenie. Poprawia ten, między innymi właśnie te odczucia sensoryczne, bardzo ułatwia tworzenie konsystencji danego kosmetyku. To jest bardzo ciekawa sprawa i powstaje coraz więcej właśnie prac naukowych dotyczących tych krospolimerów silikonowych i warto zgłębić troszkę bardziej ten temat i dowiedzieć się, o co tutaj chodzi, zanim zaczniemy wrzucać te substancje do jednego worka. Ale tutaj muszę się też skupić właśnie na tej kwestii wrzucania tych substancji do mikroplastiku, która jest związana kompletnie z tym, że osoby, które głoszą takie teorie i widzą w składzie danego kosmetyku jakiś krospolimer silikonowy, od razu Wam mówią, nie, źle, w ogóle absolutnie, syf, to jest mikroplastik i tak dalej. Mówią, bo po prostu kompletnie się nie znają. Nie wiedzą o tym, że skład INSI tyczy się konkretnej nazwy danego krospolimera. Ale nie wiedzą o tym i taką informację może Wam udostępnić tylko i wyłącznie producent kosmetyku, że budowa tego krospolimera, jego cząsteczka i to jak ten krospolimer będzie działał w kosmetyku, ale również na przykład na naszej skórze, czy będzie się ulatniał, czy będzie na niej pozostawał, czy będzie go trzeba silniej lub mocniej, czy delikatniej zmywać, zależy od bardzo wielu czynników. I tutaj muszę się zatrzymać na chwilę właśnie przy tych właściwościach krospolimerów, które są uzależnione od gęstości usieciowania. Im większa jest gęstość usieciowania, tym polimer jest twardszy, czyli ma twardszą tą cząsteczkę. Co więcej, wielkość cząsteczek i rozkład wpływają na wygląd, właściwości sensoryczne i estetykę końcowego preparatu, czyli to, o czym właśnie Wam przed chwilą powiedziałam. W zależności od tego, jaka będzie cząsteczka tego polimera, tego krospolimera, będą uzależnione jego właściwości w kosmetyku. Musicie jednak pamiętać o tym, że stopień usieciowania, struktura elastomeru, nośnik przede wszystkim, czy proces ścinania się przy tworzeniu mieszaniny ma tutaj wpływ na formułę kosmetyku. I ten proces jest tak naprawdę określony już w momencie ostatniej formulacji tworzenia tego kosmetyku. Przypominam, Wy w INSI widzicie główną nazwę, która jest taka sama w zależności od tego, jak ten krospolimer będzie się zmieniał w kosmetyku. Wam się tutaj teraz będzie wyświetlała tabelka i zobaczcie, jaka jest różnica. Mamy ten sam krospolimer, a różny nośnik, różne działanie, różna cząsteczka. Uwaga, dopóki nie zostanie podany konkretny współczynnik ścinania użyty do ustalenia lepkości, to Wy nie będziecie lepkości takiego produktu, takiego właśnie krospolimera, Wy nie będziecie wiedzieć, czy w składzie pod tą nazwą INSI dany krospolimer
jakie ma właściwości, właśnie sensoryczne i jaką ma tą cząsteczkę, jak to wygląda. Więc tak naprawdę nie możemy oceniać składu INSI w ten sposób, że widzimy jakiś crosspolimer w składzie i od razu mówimy nie, absolutnie nie. Albo wymyślamy sobie teorię, że jest to ciężki crosspolimer, że jest to jakiś trudno zmywalny crosspolimer, czy jest to mikroplastik, ponieważ patrząc tylko i wyłącznie na skład kosmetyku, nie jesteśmy, ten skład INSI, my nie jesteśmy w stanie tego ocenić. Taką informację posiada technolog tworzący dany kosmetyk, więc możemy się zwrócić do producenta z zapytaniem, czy ten dany crosspolimer jest taki i taki, jaki mamy tutaj nośnik, jak on się zachowuje na skórze już po stworzeniu całej formuły danego kosmetyku. Więc miejcie to, moi drodzy, na uwadze, kiedy będziecie słuchać wypowiedzi innych osób wypowiadających się na temat składów, analizujące składy danych kosmetyków i usłyszycie tego typu teorie, to pamiętajcie o tym, że żeby wiedzieć na 100% i mieć taką informację, trzeba ją zdobyć od producenta, a nie chce mi się wierzyć, że przy analizie miliardu kosmetyków takie osoby otrzymują od producenta za każdym razem tę informację i na 100% są w stanie Wam potwierdzić, że ta substancja w składzie tego kosmetyku jest po prostu zła. No dobrze, to tak, omówiłam z Wami już silikon. Ich główny podział, jak one się dzielą, czy są bezpieczne, czy są zdrowe, czy to, czy tamto. Wiecie też już troszeczkę więcej na temat crosspolimerów silikonowych, a teraz chciałabym się skupić na odpowiedzi na kilka Waszych pytań. Dlaczego zostawiłam je na sam koniec i są to tylko te wybrane pytania? Ponieważ większość pytań się od Was się powielała i w tej pierwszej części dzisiejszego filmu myślę, że już Wam zdradziłam odpowiedzi na te Wasze pytania. Ale było też kilka takich, na które no, muszę poświęcić troszeczkę więcej czasu. Wiem, moi drodzy, że ten dzisiejszy film będzie długi, natomiast chcę wyczerpać konkretnie temat i chcę, żebyście mieli odpowiednie informacje w tym temacie. Więc zaczynam. Pojawiło się takie pytanie. Otóż, silikony mocno mocujące do podłoża. O co tutaj chodzi? Kiedy ja to pytanie zobaczyłam, to zaczęłam oczywiście się śmiać, bo wszyscy chyba wiemy, skąd pochodzi ten tekst. Silikony mocno mocujące do podłoża i nie da się tego ukryć, bo jest to teoria, która pojawiła się w ostatnim czasie i tak naprawdę na przestrzeni tych wielu, wielu lat, kiedy silikony istnieją w kosmetyce, nikt, oczywiście mowa tutaj o silikonach kosmetycznych, moi drodzy, nikt takich haseł nam nigdy nie wygłaszał. A to hasło, silikony mocno mocujące do podłoża, jest coraz częściej w ostatnim czasie powielane. I nie chodzi mi tutaj tylko i wyłącznie o twórców, ale między innymi o Was. Czas najwyższy zdradzić Wam, o co chodzi. Otóż, moi drodzy, w kosmetyce profesjonalnej, w dermatologii, w kosmetologii, w chemii kosmetycznej, technologii tworzenia receptur kosmetycznych, nie ma czegoś takiego jak pojęcie silikony mocno mocujące do podłoża. I nawet gdybyście dzisiaj wrzucili sobie w wyszukiwarkę ten tekst, to zobaczycie, że wyskoczą Wam strony internetowe, które dotyczą przede wszystkim budowlanki. Bo to najczęściej na forach budowlanych porusza się właśnie ten temat i mówi się o silikonach mocno mocujących do podłoża, czyli przede wszystkim silikonach sanitarnych. Tak. Zacznijmy od tego, że nasza skóra to nie jest podłoże. I gdybym ja dzisiaj wybrała się do salonu kosmetycznego, czy do jakiegoś dermatologa, który oceniłby moją skórę i powiedział mi do mnie z tekstem, że ja mam podłoże, to ja bym, słuchajcie, wyszła. Dlatego, że profesjonaliści, osoby z wykształceniem, osoby, które no po prostu siedzą w tym temacie, wiedzą, że skóra to absolutnie nie jest żadne podłoże. No można oczywiście w takiej, powiedziałabym, takiej mowie potocznej używać sobie, że skóra to jest podłoże. Ale tak naprawdę żaden profesjonalista, żadna osoba wykształcona w tym temacie nie nazwie waszej skóry podłożem. No bo to jest po prostu obciach. Wybaczcie, że to mówię, ale tak jest. Więc nie ma czegoś takiego, żeby
nazywać naszą skórę podłożem. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Co to znaczy silikony mocno mocujące? To jest w ogóle masło maślane, przepraszam Was bardzo, ale nie ma czegoś takiego jak silikony, które się mocują. I sprawdźcie sobie w słowniku języka polskiego, co w ogóle oznacza słowo mocowanie. Więc czegoś takiego jak silikony mocujące i to jeszcze mocno mocujące kompletnie nie ma. Oczywiście mamy silikony, które mogą mocno przylegać do naszej skóry, można by było tak powiedzieć to, albo też są to silikony, które wypełniają na przykład strukturę naszego włosa, albo też silikony, które wypełniają pory skórne, przez co dają nam też ten efekt gładkości, albo na przykład zmarszczki. No i mamy silikony, które są trudno usuwane z naszej skóry, czy na przykład z włosa, trudno zmywalne. Więc mogę założyć, że autor tego tekstu o silikonach mocno mocujących do podłoża miał na myśli raczej silikony, które są trudno zmywalne z naszej skóry lub też naszych włosów. I tutaj zatrzymajmy się na chwilę, bo prosiliście mnie o to, żebym powiedziała Wam, jak to jest z tymi silikonami i właśnie ich usuwaniem z tą ich zmywalnością z naszej skóry, czy też właśnie z naszych włosów. No i znowu, wracamy do podziału silikonów i możemy je podzielić na silikony lotne, czyli te silikony, które już wcześniej Wam omówiłam, które widzieliście już na wcześniejszym slajdzie, ich dokładne nazwy i są to silikony, których absolutnie nie musimy się obawiać o zmywanie czy utrzymywanie na naszej skórze, bo one po prostu z tej skóry się ulatniają, one odparowywują z naszej skóry. Druga grupa silikonów to są silikony rozpuszczalne w wodzie i ich też nie trzeba się obawiać, ponieważ tak jak powiedziałam, nie musimy tutaj stosować żadnych detergentów, bo te silikony rozpuszczają się zwyczajnie w wodzie. Czyli one też nie będą na naszej skórze zalegały, nie będą dla nas jakieś ciężkie, problematyczne. Zmyjemy je chociażby przy użyciu samej wody. No i mamy teraz silikony jeszcze takie, które są niezmywalne za pomocą samej wody, ale możemy je zmyć przy pomocy lekkich detergentów, lekkich substancji powierzchniowo-czynnych, czyli te silikony, o których już Wam wcześniej powiedziałam, ich też absolutnie nie musimy się obawiać, bo tak naprawdę w codziennej pielęgnacji, w takim codziennym wykonywanym demakijażu możemy spokojnie z naszej skóry je usunąć. I ostatnia grupa silikonów to są takie silikony, które nie są zmywalne za pomocą wody, nie da się ich usunąć za pomocą lekkich detergentów, ale można już je zmyć z naszej skóry, stosując preparaty zawierające substancje powierzchniowo-czynne takie jak slesy czy SLS-y. I jeszcze dodatkowo oczywiście można sobie wspomóc różnego rodzaju kwasami, preparatami złuszczającymi, peelingami. Wtedy takie silikony możemy z naszej skóry zmyć. Czyli widzicie, tak naprawdę jak popatrzymy na to, jak są podzielone silikony i jakie usuwamy z naszej skóry, to nie ma takich silikonów, których nie jesteśmy w stanie z naszej skóry usunąć. Wszystkie jesteśmy w stanie usunąć, wystarczy tylko odpowiedni środek, wiedząc o tym, jaki to jest dany silikon w składzie danego preparatu. No i teraz idziemy dalej tym komentarzem, tym pytaniem, które dostałam. Czyli tak, wiecie już, że nie ma czegoś takiego jak silikony mocno mocujące do podłoża, nie ma czegoś takiego jak podłoże, nie ma czegoś takiego jak silikony mocujące i wiecie teraz już jak zmywać silikony z naszej skóry, jak je z niej usuwać i jakie to są silikony. Padło również pytanie o to, czy te mocne silikony utrzymują się do kilku dni i nie można ich niczym zmyć. Już Wam na to odpowiedziałam, czyli te mocne silikony, które można by było założyć, że to są te właśnie mocne silikony, czyli te silikony nierozpuszczalne w wodzie i zmywalne za pomocą mocniejszych substancji powierzchniowo-czynnych, to jest właśnie odpowiedź na to Wasze pytanie. Czyli tak naprawdę można je zmyć przy pomocy SLS-ów czy przy pomocy slesów, nawet te najmocniejsze, najciężej usuwalne silikony. Pytanie jest, czy one utrzymują się na naszej skórze do kilku dni? I odpowiedź jest prosta. Jeśli dobrze wykonujecie demakijaż i dobrze usuwacie preparaty, które
nakładaliście w ciągu dnia i wiedząc o tym, jaki to jest silikon, i nawet jeżeli zdarzy się, że jest to silikon właśnie z tych trudno zmywalnych, trudno je usunąć ze skóry, zastosujecie preparat ze SLS-em czy ze SLS-em, to nie ma takiej możliwości, żeby ten silikon zalegał na waszej skórze kilka dni. Natomiast jeśli nie będziecie wiedzieć, że w składzie mamy właśnie ten silikon, nie będziecie wykonywać dobrych kroków oczyszczania waszej skóry, to po prostu ona będzie brudna. No i oczywiście, że taki silikon wtedy na tej skórze będzie pozostawał, no bo wy jej po prostu nie umyjecie. To jest, słuchajcie, logiczne. Logiczne i bardzo proste. No dobrze, moi drodzy, to teraz odpowiem na kolejne bardzo ważne pytania, a w sumie tych pytań było najwięcej. I chcecie wiedzieć, jaka jest prawda? Czy silikony są komedogenne, czy silikony są aknagenne? Jak to naprawdę jest? Odpowiedź jest prosta. Potwierdzają to badania, potwierdzają to prace naukowe, potwierdzają to źródła wiarygodne i pokazują nam, że silikony są to substancje bezpieczne, nietoksyczne, niepodrażniające, niealergizujące i przede wszystkim nie są to substancje komedogenne, a tym samym nie są to substancje aknagenne. Ale o co tutaj tak naprawdę w tym wszystkim chodzi? Słuchajcie, komedogenność, czyli powstawanie zaskórników, jest to coś, co pojawia się w czasie, nie dzieje się tak i to jest proces. Proces, który związany jest z tym, że na naszej skórze może coś zalegać, że na naszej skórze w porach skórnych może coś tam się znajdować. Skóra jest niedoczyszczona, niedomyta, mamy zapchane ujścia gruczołów łojowych, zalegają na naszej skórze między innymi silikony i nie tylko, bo mogą być to również inne substancje. Po prostu zwyczajnie skóra jest brudna, jest niezłuszczana. Te martwe komórki naszego naskórka dalej gdzieś tam na tej naszej skórze zalegają. No i zaczyna się robić problem, czyli zaczynają tworzyć się zaskórniki. I niekoniecznie jest to związane z silikonem. Oczywiście może być związane z silikonem, ale jeszcze raz powtarzam, wszystko zależy od tego, jak dbacie o waszą skórę, jakie stosujecie oczyszczanie, jakie stosujecie kroki w pielęgnacji, czy regularnie wykonujecie złuszczanie martwego naskórka, jak często sięgacie po kosmetyki, które zawierają w składzie silikony i jaki typ skóry posiadacie. Także widzicie, same w sobie silikony nie są komedogenne. Komedogenność jest związana zupełnie z czymś innym. I warto mieć to na uwadze i warto o tym pamiętać. Też dużo się mówi o tym, że na komedogenność ma wpływ substancji emolientowych. I można by było powiedzieć, że tak naprawdę silikony zaliczamy do tych substancji emolientowych, ponieważ one tworzą na naszej skórze ten po prostu filmik, tak? Dzięki któremu zapobiegają utracie wody z naskórka. No i jeżeli weźmiemy pod uwagę, że mamy na przykład skórę tłustą, która wcale nie potrzebuje tych emolientów w pielęgnacji, a będziemy stosować kosmetyki z silikonem, które będą nam dawały ten film na naszej skórze, to będziemy sami sobie tworzyć efekt odwrotny. Czyli widzicie, niedobrze dobrane kosmetyki pielęgnacyjne, źle dobrana pielęgnacja do typu waszej skóry może przyczynić się do tego, że pojawi się jakiś problem, ale nie sam w sobie kosmetyk czy substancje w nim zawarte będą powodowały ten problem. Mam nadzieję, że jestem w stanie wam to wyjaśnić, o co chodzi, chociaż i tak założę się, że część z was kompletnie tego nie zrozumie i dalej będzie powielała ten mit, że jednak silikony są komedogenne. O co chodzi z aknegennością? Aknegenność znowu jest to sytuacja, w której pewne substancje zwiększają stan zapalny, powodują podrażnienia, mogą zwiększać problem, tak? Wzmażać ten problem, który już na naszej skórze istnieje. My natomiast wiemy ze źródeł i z badań, że silikony nie są toksyczne.
to nie są substancje, które mają działanie farmakologiczne. To nie są substancje, które wchodzą w różnego rodzaju reakcje niedobre z innymi substancjami aktywnymi w kosmetyku. I nie mogą one zaostrzać stanów zapalnych, a wręcz przeciwnie, wiemy z różnych źródeł, że przez to, że właśnie substancje takie jak silikony są dla nas bezpieczne i dla naszej skóry, możemy stosować je przy różnego rodzaju schorzeniach skórnych, w różnych problemach, na przykład w trądziku różowatym, w łuszczycy, w oparzeniach, w różnego rodzaju ranach. Możemy bezpiecznie stosować właśnie silikony. Bez obawy, że coś tam się znajdzie, na tej naszej skórze zacznie dziwnego dziać. Także moi drodzy, silikony nie są komedogenne i nie są aknegenne. Wszystko zależy od tego, jak dobieracie kosmetyki do typu waszej skóry, jak dbacie o waszą skórę, czy ją dobrze oczyszczacie. Czy widząc w składzie silikon, wiecie, że jest to silikon taki, a taki i żeby go usunąć ze skóry, korzystamy z tego lub tam z tego preparatu. Czy dobieracie kosmetyki, czy też złuszczacie waszą skórę regularnie, jak o nią dbacie, to jest najważniejsze i to może być przyczyną właśnie tej komedogenności czy aknegenności, a nie sam silikon. Kolejne pytanie, na które teraz odpowiem, też było bardzo ciekawe, a mianowicie to, że skoro wiemy, że są silikony, które tworzą na naszej skórze właśnie ten film, to teraz, uwaga, czy silikony blokują dostęp powietrza do skóry i przez to powodują powstawanie wyprysków? Obalam kolejną teorię. Nie, absolutnie nie. Wiemy z badań, wiemy z opracowań naukowych, jaką mają formę silikony i wiemy o tym, że warstwa tworzona przez silikony jest półprzepuszczalna, dobrze przepuszczalna dla tlenu, wody, czyli moi drodzy, ta warstwa, którą tworzą silikony na naszej skórze, jest przepuszczalna dla powietrza, dla tlenu, dla wody, tak? Czyli nie ma tutaj takiego działania, które można by było potocznie powiedzieć, że nasza skóra nie oddycha, chociaż nasza skóra nie oddycha, ale tak powiedzmy potocznie, tak, że nasza skóra przy działaniu tego typu substancji coś z nią się dzieje, absolutnie nie i wręcz przeciwnie, to co powiedziałam wcześniej, silikony zastosowane w kosmetykach są promotorami przenikania, czyli właśnie wzmagają tę przepuszczalność substancji aktywnych, nie są komedogenne, nie są aknegenne, są kompletnie dla nas bezpieczne. No dobrze, zbliżamy się już do końca i padło też takie pytanie, czy silikony, że podobno silikony można podzielić na te dobre i na silikony złe. Otóż moi drodzy, nie ma czegoś takiego jak silikony dobre i silikony złe. Każdy silikon w kosmetyku ma jakieś działanie. Działanie dla samej formuły, dla kosmetyku, dla substancji, które tam się znajdują, ale również dla nas. Są silikony, które możemy podzielić na te ciężej zmywalne, trudno zmywalne, lotne i tak dalej. I być może z tym to jest związane, że robi się taki mit, że mamy złe i dobre silikony. Ale tak naprawdę silikony wcale nie są złe, każdy z nich ma jakieś działanie w kosmetyku i ma działanie na naszą skórę. Padło też takie pytanie, czy kosmetyki z silikonem można używać przy trądziku różowatym. Już na nie odpowiedziałam, natomiast chciałabym tutaj jeszcze zwrócić uwagę na to, byście pamiętali o tym, jaki jest typ waszej skóry i dzięki temu dobierali sobie substancje z kosmetyków właśnie pod kątem typu waszej skóry. Bo jeśli wasza skóra jest skórą, która się nadmiernie przetłuszcza, produkuje zbyt dużą ilość łoju, ma tendencję do zaskórników, ciężko wam się z taką skórą pracuje w domowych warunkach, w takim sensie, że no, macie problem z dobraniem odpowiedniej pielęgnacji, nie możecie sobie poradzić z tym oczyszczaniem skóry w domowych warunkach i usuwaniem, wasze pory skórne na przykład są dosyć duże i często te substancje, te kosmetyki do tych porów skórnych się dostają, to nie korzystajcie z substancji, które mogą wam jeszcze bardziej utrudniać tę domową pielęgnację. I takimi substancjami mogą być silikony. Jeśli nie jesteście ich pewni, jeśli nie pamiętacie tych nazw, nie wiecie jak je usuwać z waszej skóry, albo na przykład staracie się stosować substancje, które są
mniej drażniące, bo macie podrażnienia na skórze, a coś tam się na tej skórze działo, przeszliście jakieś zabiegi, to nie dokładajcie sobie substancji, których nie do końca rozumiecie, nie do końca wiecie, jak z nimi działać, jeszcze do waszej pielęgnacji. Ja absolutnie nie jestem tutaj dzisiaj osobą, która wam mówi o tym, żebyście hurtem nagle zaczęli korzystać z silikonów, bo nie o to w tym wszystkim chodzi. Chodzi o to, żebyście świadomie do nich podchodzili, żebyście wiedzieli, jakie silikony będą dobre dla was, a które nie, z których korzystać, a z których nie. A jeśli już korzystacie na przykład z kosmetyków kolorowych, które w składach, powiedzmy, że są to podkłady, zawierają silikony, to żebyście wiedzieli, że te silikony należy w ten i w ten sposób zmywać, usuwać z waszej skóry, więc stosujemy odpowiednie preparaty pielęgnujące, oczyszczające i odpowiednie kroki w pielęgnacji, czyli oczyszczające i złuszczające naszą skórę. I ostatnie pytanie, na które dzisiaj odpowiem, a mianowicie jak to jest, że silikon zapycha nam pory? Słuchajcie, to zależy przede wszystkim od cząsteczek silikonu, od jego budowy, od jego wielkości, ale również od wielkości naszych porów, bo nie wszyscy posiadamy takiej samej wielkości pory, no to jest po prostu niemożliwe i może się tak zdarzyć, że substancje silikonowe o takiej i takiej wielkości, budowie i tak dalej, dostają się do tych naszych porów skórnych. I co się dzieje? Jeśli nie będziecie, znowu to powtórzę, jeśli nie będziecie w odpowiedni sposób stosować takich preparatów, a tutaj przy okazji właśnie tych porów skórnych padła kwestia baz silikonowych, że po zastosowaniu takiej bazy z silikonami coś na tej skórze zaczęło się dziać i pojawiło się bardzo dużo wyprysków, no bo one dostały się do tych porów, no to teraz moja odpowiedź jest taka, jeśli stosujecie bazę silikonową i wiecie, jakie są w niej silikony, i wiecie też, że wasza skóra no niestety ma tendencję do wyprysków, albo widzicie waszą skórę w lustrze i widzicie, że ma bardzo duże rozszerzone pory, a taka baza silikonowa ma wam pomóc w tym, żeby tę skórę wygładzić i żeby podkład na niej się dobrze trzymał, no to przede wszystkim musicie pamiętać o tym, jak później waszą skórę oczyścić w wieczornej pielęgnacji z tych preparatów, które było na skórę nałożone, bo jeżeli usuniecie te silikony z waszej skóry, usuniecie te silikony, które mogą znajdować się w tych porach skórnych, a później jeszcze potraktujecie waszą skórę odpowiednią pielęgnacją, no to naprawdę nie musicie się czymś nie musicie się tym martwić. Nie powinno być tak, że te silikony momentalnie zaczną działać i coś tam się na tej skórze będzie działo i pojawią się wypryski. Te wypryski się pojawią nie za pierwszym razem, ale może na przykład w przeciągu tygodnia zaczniecie zauważać, że przy codziennym stosowaniu takiej bazy albo nawet użycie tej bazy kilka razy mogą sprawić, że wasza skóra jest niedomyta, jest brudna, niedoczyszczona, że te silikony zalegają w tych porach skórnych, no i pojawił się problem, więc co trzeba zrobić? Trzeba naszą skórę dokładnie oczyścić, usunąć zalegające substancje w porach skórnych, potraktować złuszczaniem, potraktować peelingiem, być może jakimś płynem złuszczającym na bazie kwasów, który trzeba wprowadzić do pielęgnacji i słuchajcie, problem zniknie. Jak widzicie, ten temat dzisiejszy dotyczący silikonów jest naprawdę rozległy. Ja mam wielką nadzieję, że wy dotrwaliście do końca tego dzisiejszego filmu. Jeśli tak, to bardzo, ale to bardzo wam dziękuję, bo to oznacza, że kwestia silikonów naprawdę was interesuje i chcecie być świadomymi konsumentami. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że moje filmy nie mają jakichś ogromnych zasięgów i trafią tutaj tylko i wyłącznie te osoby, którym naprawdę zależy na tym temacie i chcą się dowiedzieć, jak to z tymi silikonami jest. I przepraszam was, że ten film jest tak długi, ale myślę, że teraz wyczerpałam wszelkie informacje na temat silikonów i udało mi się obalić te mity, które krążą od wielu, wielu lat, a nauka, badania, prace naukowe pokazują nam, że jest zupełnie inaczej i tak naprawdę wcale nie powinniśmy się aż tak obawiać tych silikonów, ale korzystać z nich z głową. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Pamiętajcie, żeby sobie rozwinąć opis do dzisiejszego filmu i przejrzeć literaturę, którą wam zostawiłam. Na pewno zajmie wam to trochę czasu, no tak jak ten film, obejrzenie tego filmu do końca, ale warto. Naprawdę warto i dzięki temu będziecie wiedzieli już, o co chodzi i czy trzeba się tych silikonów bać, czy też nie. Ściskam was ciepło i widzimy się w kolejnej publikacji. Buziaki, pa!